Panie profesorze, czy kryzys, który właściwie już powoli mija na rynku mleka, przyniósł paradoksalnie może coś dobrego naszym hodowcom? Każdy kryzys powinien być dobrze wykorzystany. Oczywiście kryzys to kryzys, ale jak mówił Winston Churchill, powinniśmy na każdym kryzysie jakoś wyciągać jakieś dobre wnioski. Powinniśmy, krótko mówiąc, na nim zarobić. Nigdy nie trać szansy, jaką stwarza ci dobry kryzys, tak mówił właśnie Winston Churchill. Kryzys to czas, w którym się mało zarabia, w związku z tym dużo się myśli, jak zarobić na tej sytuacji, jaka jest, mimo wszystko. Stąd kryzys to czas na to, żeby racjonalizować, żeby podejmować dobre decyzje, żeby się 3 razy zastanowić nad wydaniem każdej złotówki. Również kryzys to taka refleksja, czy czegoś nie marnotrawię. No i tutaj jest zasadnicze pytanie, czy myśmy z tego kryzysu wyciągnęli wnioski? Czy tylko nie denerwujemy się, że nam strasznie mało płacą, a jak już zaczną nam lepiej płacić, to wszystko wraca do tego, jak było. Czy my się nauczyliśmy z tego kryzysu wiele? Ja mam dość sceptyczny ogląd, patrząc na wiele gospodarstw. Chciałbym, żebyśmy się z tego kryzysu nie tylko wydźwignęli, ale żebyśmy się na tym kryzysie czegoś nauczyli. Mam takie wątpliwości, że nie był on jeszcze zbyt głęboki na tyle, żebyśmy się mogli nauczyć. Czy coś się zmieniło jednak mimo wszystko? Co hodowcy zmienili w ciągu tych 2 lat i co ewentualnie może zostać na następne lata? Za szybko, żeby powiedzieć. Zobaczymy w najbliższych miesiącach. Zobaczymy, czy znowu hodowcy z Podlasia nie będą jeździć po całej Polsce i kupować jałówek, tak jak to robili, budząc uśmiech reszty Polski. Bo takim doskonale płacono, że nie patrzyli na to, czy brakowanie ma sens, albo takie duże brakowanie. Zobaczymy. Na razie chyba wszyscy się cieszymy. Ja też zresztą się cieszę bardzo, że już ceny za mleko są dużo wyższe, bo to nabiera innego w ogóle sensu praca, ciężka praca. Ale tak naprawdę zobaczymy za kilka miesięcy, co nas nauczyło. A co można było zmienić? I co zrobiły dobre gospodarstwa w czasie tego kryzysu? No najważniejsze to powinny się były nauczyć liczyć koszty produkcji. Bez liczenia kosztów. Każde małe gospodarstwo, nawet cukiernia w małym mieście, ten kto ma cukiernię ma również księgową, która mu prowadzi księgowość. Gospodarstwa rolne, duże gospodarstwa mające 50-80 krów, w obrocie mają większe pieniądze niż ta cukiernia. A kto ma księgową? Kto liczy koszty? Nikt kosztów nie liczy. Jaki procent gospodarstw liczy koszty? Trudno mi powiedzieć. Trudno policzyć. Tak, ale boję się, że niewiele. Wszystkich, 10%, 20%? Trudno mi powiedzieć. Koszty nie są po to, żeby liczyć. Koszty są po to, żeby je analizować. Jeżeli ja analizuję koszty, to ja widzę, gdzie mam słabe strony w swoim gospodarstwie. Hodowcy najczęściej, jak jest kryzys, to pozbywają się ze swojego myślenia, pozbywają się zakupów, na przykład dodatków paszowych. Jak można rezygnować z dodatków paszowych, na których się zarabia? No, hodowca mówi, bo one są drogie, a więc ja z nich nie korzystam. Ale to tym bardziej nie będziesz zarabiać. No, ale nie korzystam, bo muszę je kupić. I tak dalej. No. Szkoda tylko, że hodowcy ciągle nie mają tych wątpliwości, jeżeli chodzi o kupno nowych traktorów. Może w tym kryzysie takim dobrym skutkiem będzie to, że nie będziemy kupować nowych traktorów. Chyba już za późno na to. Pieniądze z Unii na zakup traktorów były za łatwe. Szkoda, że roztrwoniliśmy sporo pieniędzy kupując właśnie. A wydaje mi się, że lepiej było je zainwestować w wiedzę, w inwestycje, które w przyszłości będą, w inwestycje, w silosy, w drogi przejazdowe, w obory. A niekoniecznie w kolejny ciągnik, który ma być poczuciem jakby, że mój status się poprawił. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.